kąt. Panie Michu, no i Michu się pan nie wypytuje, tak ten. Dobra, panie Michu, daj się pytał tą razem. A, co z pasją zapewne. Michu pokłacał 6. Napisał. Wiadomo, że fajny konduktor będzie. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Ale mam urlop miesiąc. No czemu to pani Jakubie? Będzie pewnie przez tą pandemię. Przez pandemię albo coś zdrowotnie. To jest wszystko możliwe, nie? Wiesz, a z tym nie będziemy wnikać już, ale... Miło mi, że zbieram tak właściwie ludzi, którzy również i na kolei pracują i się mogą wypowiedzieć na ten temat. Jako wiedzę typowo o kolei zbyt dużo nie ma. Oprócz tam paru elementów, no to w tej jak tutaj nie wiem, maszyna, czy tam... Ej, czy tam gdzieś tam... Podział tam wszystkich ludzi. To konduktor, to maszynista i tak dalej, no i tak dalej. Ja to bardziej, jeśli chodzi o pasję, to lotnictwa, nie? No, jakieś tymi pociągami się jeździło, lubiał podróżować pociągiem, jeździć. No, no to... Kiedyś mnie do tej maszyny wciągnęło. Dobrze, koniec ograniczenia to jest. Teraz cały skład wyjedzie, więc mało możemy już sobie mocy nadawać. Tak, aby nie szarpać. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Z tego co wiem, od 1 czerwca na Wawel wskakuje z Krakowa do Berlin HBF. No to pan, panie Jakubie, na międzynarodówkę. To pan pewnie musi dobrze niemiecki znać. Jeśli na międzynarodowych do Niemiec, nie? To jednak ludzie i Niemcy też jeżdżą. Panie Michu, wolę Intercity. Międzynarodowy i po Polsce więcej. Aha, czyli i jedno i drugie, panie Jakubie. No i rozumiem. No jak to, panie Jakubie, na tej granicy wygląda? Tak bardzo mocno przestrzegają tych wszystkich testów, tam nie testów? Jak to na przykład pociągiem się jedzie, czy to jakoś tam przy puszczeniu ludzi na przykład? Do pociągu trzeba mieć tam jakieś oświadczenie, czy przy kontroli biletu coś takiego, no nie. No to w sumie ciekawe jest, jak to teraz wygląda. Jeśli chodzi o te... o tą pandemię.
To ja nigdy nie miałem okazji wyjść za granicę. Ja myślę, podczas tej pandemii. No nie było po prostu po co, no i nie wiem również, jak to tam jest w tej nazwowej środka na zresztą. Czyli chodzi o przejazd. Dobrze by było się w sumie. No nie dowiedzieć. Że pan pracuje, więc na pewno pan powinien wiedzieć, jak to wygląda z bardziej międzynarodowy. W taki sposób to nie rozumiem. To już teraz ja wszystko nam rano. Michał prokołatał 6. Nie, to na testa się nie pojedzie, tylko szczepienia trzeba mieć u siebie. Nic ma piękne flergi Gryfin SN84 Apol Regio Hybrydy, Impulsy SA109. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Nie spisuje, a jak ktoś nie ma, to wylatuje. No, rozumiem, panie Jakubow. Jak to mówię, to na zwykłe testy nie można jechać. Tylko tak się już teraz wprowadzili, że to jeszcze nie. Łącze, zaś czuję, że w ciągu najbliższego pół roku, łącze, to ja nic za granicę nie mam. Jak to zliczam na szczepienia. Widzicie, drodzy państwo, jakie to teraz czasy nastały. Nie wiadomo, co tam chcą szczepić, czy jakiegoś tam chipa, czy nie wiadomo, co tam czy... Takie mam polecenie i to wykonuję. Nie, no rozumiem, rozumiem, panie jak. Ale ogólnie chodzi. Co to już, jak ten świat zwariował do końca? Czy trzeba wstrzyknąć sobie coś? Nie wiadomo, co to jest. Czy to jakiś chip? Nie jest to do końca nawet i przebadane. Czy wyczuńczy gdzieś puls, cokolwiek jeździć? Ja tam nie. No i dopóki tego nie zniosą, to to niestety, no ja pociągami czy czymś, to nie będą za granicą jechać samochodem czy czymś. No z tego co wiem, to prywatnie nie sprawdzają transportu. Nie znam niestety. Witam panie Hetmanie 777. Witam serdecznie na stacji. Będzie na mnie czekał w Berlinie i za 2 dni z powrotem do Polski. Michu bloku łapał 6. No to trochę jak piloci latają. W Polsce. No ile jest mapy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mapy, nie licząc toru doświadczalnego. Jedną świną liście centrum. Ja byłem w Czechach w tym skalnym mieście. Jeszcze póki można. Napisał. Póki jeszcze można było jeździć, nie? Tak, panie Hetmanie, trochę scenerii jest. Nie jest to nie wiadomo jak dużo, no ale w zupełności wystarczy.
Tam jest kilka mapek ze szlakami po 300 km. Nie wiem, jako panie Hetmanie, ale... Lungę składy na klamkę, twarz ze łzami radości, twarz wystawiająca język. No, z klamkami są najlepsze. Twarz z otwartymi ustami. Ja też to wiem, najgorzej jest, jak nie idzie ich otworzyć, nie? No myślę, panie Hetmanie. No ale jako w Open Race jakoś nie lubię, bo tam dobre rozkłady jazdy zawsze wariowane. I połowę miałem rozkładu, połowę nie miałem. No jeszcze też wykonanie lokomotyw, jakie tam jest. Jak na te czasy nie jest to no za dobre. Dlatego wybrałem maszynę, chociaż tu są na trochę krótsze jednak też nagli, tam się dłużej jeździ. Napisał. No, no, jednak wolę maszynie jakby. Od stacji pasażerskiej do drugiej pasażerskiej. Dzieli je 518 metrów. No to rzeczywiście w sumie dobra, dobra odległość. Ciekawa. Hetman 777. Napisał. No tam jest sterowanie uproszczone, ale fajnie się śmiga. No, fajnie się śmiega. Jednak tutaj na tych wszystkich ładnych falownikach jak ładnie się pojedzie na oporach i tak dalej. Fajnie. Zawsze no takie sterowanie zaawansowane mi się podoba. Nie lubię takich uproszczonych, bo to jest tak samo jak... Dlaczego wolę grać Twitch Playna? Bo jest realne, no, a nie w te wszystkie symulatory na telefonach, gdzie jest wszystko uproszczone, nie wiem. No, kiedyś, panie Jakubie, no się klamka zacięła. Jeszcze wtedy to ja byłem młody człowiek. I takim sposobem musiałem lecieć na drugi koniec zagonu, po to, żeby wyjść, bo się drzwi nie chciały otworzyć. No nie, no, panie Jakubie, no co robi w takiej sytuacji, jak to się... Drzwi z klamką się nie chcą otworzyć, albo nie ma się siły, żeby je otworzyć. Na tym świecie nie chcą być. Idzie się do drugiej drzwi, na drugim końcu. I się tamtędy wychodzi, nie? Gorzej, jak się nie zdąży i konduktor poda sygnał do nas. No już wtedy gorzej. I potem jeszcze pojedą, że się jedzie bez ważnego biletu. No i to, że klamka się nie chciała otworzyć i drzwi, to już ich nie interesuje. Napisał. My mamy takie poczucie. Mi funkcjonował V6. Napisał. Oj się, panie Jakubie. Fala. Szkoda, że już nie jeździ. W tym... W konduktorze mają może kluczyki, ale jak pasażer chce wysiąść, to skąd konduktor będzie wiedział, że on sobie przy drzwiach stoi? I próbuje je otworzyć. No ciężko by było. Raczej. Tu nowiuszki składa, tam taki stary coś słuszniej. Stare pipy, nie? Gagar z bipą. 777. Napisał. Ja symulatory lotnicze też trochę liznąłem, ale ja bardziej lubię te wojskowe. No, te wojskowe, tam też jest taki fajny symulator myśliwców. Wojskowy też muszę sobie... Napisał. Ogarnąć. No to chyba, że pan, panie Jakubie, wychodzi. No wtedy akurat nikt nie wychodził. I nie patrzył, wszyscy w drzwiach stali, tylko czekali, aż wszyscy wysiądą, żeby sygnał do odjazdu. Bo wtedy pociąg był opóźniony o 20 parę minut. Nie, najlepsi to są ci konduktorzy jak ten, jak się wsiadą do pociągu i pociąg jest opóźniony i tylko tak ludzi wpychają. Proszę szybciej, szybciej chodzi, szybciej. Szybciej, co tak wolno, pociąg opóźniony, szybciej. To mi się najbardziej podoba. Wszyscy mają się pozabijać przy wejściu, bo pociąg jest opóźniony. Dziękuję panie Hetmanie 777 za wyklamka na Twitchu. Dziękuję.
No, panie Hetmanie, zapraszam na kanał na YouTubie. Tu jest dużo symulatorów również i lotniczych. Teraz w najnowszych odcinkach zaplanowanych postarałem się ogarnąć trochę FPS z obsługi nad Boeinga, ale na YouTubie może pan sobie obejrzeć. Na moim kanale dużo jest filmów. Napisał. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Ja tak nie robię, kierownik strasznie taki jest. Kierownik taki jest. No i mówi pan, kierownik. Nie, ale to mi się najbardziej podoba. Zawsze jak się idzie, jeśli się chce wsiąść, to zawsze szybciej, chodźmy. Aż teraz jakoś tak nie ma, ale tak kiedyś częściej się to zdarza. To mi się podobało, ale jak tak już się siedzi w tym pociągu i ten pociąg jest opóźniony, tylko słyszy się przez to, no. Szybciej wsiadaj, szybciej! To jest to. Się człowiek uśmieje potem w tym pociągu. No więc panie Hetmanie, zapraszam na YouTube. 733 odcinki i na pewno znajdzie pan coś dla siebie. Czytał pan regulamin? Nie używaj zbyt dużo znaków. Zbyt dużo znaków oznacza powyżej 3. Do 3? Rozumiem. Powyżej 3. Jakubowy autobusiarz. Napisał. A za dużo. Jakubowy autobusiarz. Napisał. 3 najwyżej. Mam nadzieję, że nie macie tu żadnych pikseli przypadkiem do transmisji na żywo. Jak tak się na przykład opatrzy, czy coś ma się szybciej, nie wiem. Nie powinniście mieć pikseli, no już większego bitrate'u niestety nie jestem w stanie ustawić niż 5000 kilosekund. Albo Twitch nie lubi i potem wariuje. YouTube pogadnie na 10 tysięcy, a Twitch już powyżej 5 lat. Kierownik pociągu jest najlepszy. No, poganiający. Na pewno pewnie jak powierzemy na kierowniku, proszę. Co to się wydarzy? Pewnie na kierownika to są takie informacje jak w ślubnicy, gdzie jest pierwszy oficer i kapitan. Napisał. Aż spokojnie wyjdą. Jakubowy autobusiarz. A nie wiem, panie Michu, to chyba ja sam inny. Spieszymy się. Elektrowóz do WP. Dobra. Hańbo, odczepiamy się. Dobra, dzięki. A to chyba do mnie było. Dobrze, zrobimy dzisiaj wyjątkową manewr.
Kurde, się świeci prawie, się świeci. Tam leci. Nikum roku łapał 6. Napisał. Dla jego objazd z plus 1 to nic takiego. No powiem szczerze, teraz ty się rzadko co się spotyka właśnie. Z tym, że je pogania. Kiedyś to było najmniej bardzo. Bo wtedy jeszcze ciągle się opóźniały te pociągi. Teraz jakieś planowo. W miarę jeżdżą. No panie Jakubie, zawsze się im śpieszy. Może dlatego, że chcą przyjechać o czasie, żeby szybciej iść do domu. Czym szybciej przyjedzie, tym szybciej pójdzie do domu. Napisał. Teraz przestali. No teraz przestali, bo jakoś porobili te rozkłady tak, że się składy nie opóźniają. Że tu jest jakieś tarcza manewrowa, ale czy ona dla mnie, czy dla kogo, to ja nie wiem. To nie znam. A tam już jest. Dobra. W roku łapał 6. Napisał. On opóźniają. I szczerze mówiąc, to nie wiem, gdzie mam jechać. No tutaj to raczej na pewno nie mam jechać, nie? O, dobra, stój. O, opóźniają się, nie, to już nie aż tak bardzo. Michu w roku łapał 6. Napisał. Codziennie widzę Ic Gałczyński opóźniony 10:30. A, tam to może i są w tamtych rejonach opóźnione. Kiedyś jechałem pociągiem ze Szczecina do Białegostoku. To miał Olsztynie, opóźnienie, ile to tam było? To znaczy, no w Gdyni miało opóźnienie 30 minut, no i nadrobił do Olsztyna i wsiadł już punktualnie, nawet i przed czasem przyjechał. Nie narzekam, nie narzekam. Czubak. Że mi się spojrzał na czat i trochę prędzej, że przekroczył. Michu w roku łapał 6. Napisał. Rybak. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Gałczyński ma jakieś roboty na trasie, czasami się psuje lokomotywa. No co to ja mam? Mam do tego składu robić, czy nie? Nie, pojedźmy trochę szybciej. Czasami się lokomotywa psuje. Za co to są za lokomotywy, że się ciągle psuje? Napisał. Klasyk. Jakubowy autobusiarz. Napisał. Z powrotem jedziemy. Czubak. Będzie z powrotem? Nie, już dzisiaj kończę, szczerze mówiąc. Michu w roku łapał 6. Napisał. Żeby taki gryfin padał. Nie, no szczerze mówiąc, drodzy Państwo, często się spotykam z tym, że jak jest napisane informacja, czemu pociąg jest opóźniony, to jest awaria taboru albo inne czynności związane
z tym. No. Ze spółką PKP Intercity, nie? Czy coś takiego. Ja się gubię czasami w tych nazwach tych automatów. Ja jechałem ostatnio SU-160 na przykład. Jakubowy autobusiarz napisał: nie mam maseczki, spóźnienie nagminne. Michu Brokuła V6 napisał: złe warunki atmosferyczne. Słońce świeci, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i zaciśniętymi oczami. No, no, to powinni dojść do ciebie dać też. Złe warunki. U nich to wszystko możliwe. Dobra, z tego co się nie mylę, teraz będziemy jechać w drugą stronę. Albo się mylę. Nie wiem w sumie gdzie już mam jechać, pogubiłem trochę. Nie, a tym torem to niby mam dojechać. A tu mam. Aha, dobra. To lecimy. Jakubowy autobusiarz napisał: do szopy jedziemy. Dobra, sztakowa 60. Przyspieszmy trochę te manewry. Późna godzina się już zrobiła. Myślałem, że do 23 się wyrobię. A to już jest 23.21. Aż serio, powiem, drodzy Państwo, jestem zmęczony w pochodzie dzisiaj. Michu Brokuła V6 napisał: no niestety musiałem wykuć taki 5 metrów na 20. Takie cegły musiałem wykuć kawałek. Taki pasek i no powiem, że się w sumie dzisiaj nalubiłem takie stare godziny. I jestem trochę zmęczony, jutro do szkoły z rana. I tak to wygląda. No tam plus jeden to tam. Wiesz tam panie Michu, tam plus jeden. To plus jeden. Mi w telefonie ciągle w tych rozkładach tak pokazuje i... Teraz nie, do szopy, hej pasterze. A, będziemy wjeżdżać. Zobacz, samego koziołka, nie? Stój. Stoi. Trochę mi się tekstura popsuła. No cóż. W razie cofnijmy. Szpejter napisał: siema. Witam serdecznie panie Szpejter. Dobrze. Więc tak, gasimy lokomotywę. Upuszczamy pan pograf. No i to się stało, że on się w połowie zatrzymał, to ja nie wiem. Wyłączamy podświetlenie kabiny, wyłączamy baterii. I tym właśnie oto optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy najmądrzejszy odcinek. Ja zapraszam drodzy Państwo wszystkich do zasubskrybowania tego kanału, klikając ten czerwony klawisz, aby stał się szary, oraz zostawienia
dzwoneczka, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Hetman 777. Subskrybujcie. Napisał. Masz jakieś dobre manuale lub tutoriale o obsłudze takich lokomotyw? Szwejter. Mam takie tutoriale, polecam. Ale fajny ten lektor, co czyta wiadomości. Drodzy Państwo, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.